Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi mamy bardzo cenny dar Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest nim mozaikowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Chciałbym trochę o tym obrazie powiedzieć, historię tego obrazu i też jego obecność w Łodzi i związany też z tym kult Matki Bożej. Mianowicie, kiedy przebywałem w Rzymie na studiach, wysłał mnie ksiądz biskup Klepacz jako diakona, byłem świadkiem otwarcia polskiej kaplicy w kryptach, podziemiach Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. Mianowicie niejaki ksiądz pracujący w Ameryce, ale polskiego pochodzenia, ksiądz Koniecki, dla swoich osobistych racji, że jakieś szczególne doznane łaski Matki Bożej, postanowił ufundować w Bazylice Świętego Piotra kaplicę ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Oczywiście musiały być na ten temat rozmowy z arcybiskupem Gawliną, który wówczas rezydował w Rzymie jako biskup odpowiedzialny za całą duszpasterstwo emigracji polskiej. Musiały być niewątpliwie rozmowy i w Watykanie, z kim należy. Także wyrażono na to zgodę i dnia 1 czerwca w uroczystość Trójcy Świętej kaplica została otwarta i na jej ścianie głównej został umieszczony obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Cały ułożony z mozaik, wypracowanych w pracowni mozaik watykańskich. Piękny, przyozdobiony srebrnymi, złocistymi koronami. To było wtedy dla Polonii w Rzymie i nie tylko w Rzymie bardzo ważne wydarzenie. Pamiętam, kardynał Tedeschini dokonał tego poświęcenia kaplicy, a stało się to tak dla mnie szczęśliwie, bo na półtora miesiąca przed zaplanowanymi święceniami kapłańskimi. Otrzymałem te święcenia z rąk księdza arcybiskupa Józefa Gawliny 13 czerwca w Kościele Matki Bożej od serca Pana Jezusa, bo taki jest tytuł, to jest sanktuarium także prowadzone przez zakonników. Nie mogłem wówczas powrócić do Polski, żeby tu odprawić mszę świętą prymicyjną. To znaczy mógłbym powrócić, ale miałem paszport ważny tylko w jedną stronę. Po powrocie należało go oddać w ciągu 7 dni. Biskup Klepacz wtedy zadecydował, bym nie ryzykował, bo nikt nie zapewni mi powrotu, a byłem dopiero po pierwszym roku studiów. Dlatego też nie wahałem się ani na moment, już podczas poświęcenia tej kaplicy, że jeśli otrzymam święcenia w terminie przewidzianym, to tutaj przed Matką Bożą, na znak łączności z moją parafią rodzinną, gdzie widnieje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na znak jedności z Jasną Górą, tylko tu i wyłącznie widzę miejsce moich prymicji. I tak się też stało. To był piękny dzień. Przeżyłem go bardzo głęboko, to jak każdy, który otrzymuje łaskę udziału w kapłaństwie Chrystusa. Na tej mszy świętej prymicyjnej było zaledwie kilku księży, kolegiastów. Przedstawicielem naszej diecezji był ksiądz Dziwosz i ksiądz Stachowiak, który już był w Rzymie po krótkim pobycie w seminarium łódzkim. Powrócił do zakończenia doktoratu na biblikum. I na drugi dzień mogłem odprawić mszę świętą, co uważam sobie za wielką łaskę, przy grobie świętego Piotra
też w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. Ale mówiąc o obrazie, tak głęboko przeżyłem ten dzień i ten obraz stał mi się bardzo bliski. Ilekroć miałem możliwość, nawiedzając Bazylikę Świętego Piotra, zawsze udawałem się tam na modlitwę, a i potem już stąd, wyjeżdżając do Rzymu, dopóki ten obraz tam się znajdował, zawsze starałem się odprawić mszę świętą, wspominając dzień mojej mszy świętej prymicyjnej. To była kaplica, w której gromadzili się polscy biskupi w czasie Soboru Watykańskiego II. Śmiem twierdzić, że wszyscy po kolei starali się tam odprawić mszę świętą. Pamiętam zawsze takiej mszy świętej, przynajmniej raz podczas sesji soborowej. Przewodniczył ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński. Tam w tej kaplicy modlili się też i papieże. Kaplicę poświęcił kardynał Tedeschini w imieniu papieża Piusa XII. Pius XII nawiedził także tę kaplicę. Potem nawiedził ją także raz czy więcej, tego nie wiem, ale z całą pewnością był w niej Jan XXIII. A szczególnie odnotowano to w kręgach polonijnych i także naszych tutaj, że tam celebrował mszę świętą papież Paweł VI w czasie naszego milenium w 966 roku. Jak wiadomo, czy też nie wiadomo, papież Paweł VI chciał bardzo być obecny na Jasnej Górze i przewodniczyć uroczystościom milenijnym, na co niestety nie otrzymał zgody władz państwowych. Dlatego też tam odprawiał mszę świętą. Można by powiedzieć, że tam kaplica była z tym obrazem Matki Bożej wypełniona modlitwą papieży, biskupów, kapłanów, wiernych, którzy tam gromadzili się przez 24 lata obecności tego obrazu w tej kaplicy. Sam obraz, wielkie dzieło sztuki. A kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był po raz pierwszy swoją wizytą w Polsce w 1979 roku, otrzymał namalowany przez niejaką panią Torwirt z Torunia obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w takich kolorach, jak ona widnieje na Jasnej Górze. I Ojciec Święty Jan Paweł II wyraził taką myśl, żeby zamienić te obrazy. Jakoś bardziej do niego widocznie przemawiał ten, który zapamiętał sobie tutaj z Polski, ten malowany, niż ten mozaikowy. W tym czasie proboszczem w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej był mój kolega, ksiądz Bogdan Dziwosz, z którym razem studiowaliśmy w Rzymie. I myśląc o przygotowaniu parafii do uroczystości milenijnych, zamarzyło mu się, żeby ten kościół piękny ubogacić obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Na głównej ścianie mamy taką płaskorzeźbę Matki Bożej z podpisem „Dzięki Ci Matko za cud nad Wisłą”, bo historia tego kościoła jest związana właśnie z tym wydarzeniem z 1920 roku, kiedy łodzianie modlili się na Placu Wolności o zwycięstwo właśnie 15 sierpnia 1900 roku i złożyli taki ślub, że jeśli tylko Polska uchroni się przed zalewem sowieckim, to wybudują ku czci Matki Bożej Zwycięskiej kościół. I do tego przystąpiono w 1926 roku. Proboszczem wówczas był ksiądz Kaczyński, który rozpoczął też pielgrzymowanie z Łodzi na Jasną Górę. I wówczas ksiądz Dziwosz myślał o tym, ażeby taki obraz mu się tutaj znaleźć. Nawet myślał, bo rozmawiał to ze mną, pamiętam,
kilka razy. Chciał się nawet wybrać do Rzymu, do tej pracowni mozaik watykańskich, że może by wykonali jakiś obraz niewielki, znaczy niezbyt duży, ale właśnie mozaikowy, bo zawsze uważał, że ten styl kościoła Matki Zwycięskiej jest taki bazylikowy. On jakimś takim dalekim, dalekim podobieństwem przypomina zewnątrz i wewnątrz nieco bazylikę świętego Pawła za murami. I z tą myślą chodził. No, nie mógł jechać, był to czas stanu wojennego, ale o tym dzielił się także i z księdzem Bolonkiem, naszym kapłanem, który pracował wówczas w sekretariacie stanu. I on przekazał nam w pewnym momencie taką wiadomość, że Ojciec Święty Jan Paweł II zamierza zastąpić ten obraz mozaikowy Matki Boskiej Częstochowskiej tym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej namalowanym, który otrzymał od Paulinów podczas swojej wizyty w Polsce. Razem z księdzem Dziwoszem udaliśmy się do księdza biskupa Rozwadowskiego. Powiedzieliśmy mu o tym, co usłyszeliśmy od księdza Bolonka i prosiliśmy usilnie, aby jadąc do Rzymu prosił Ojca Świętego o podarowanie tego obrazu diecezji łódzkiej. To były ostatnie dni czerwca. Biskup Rozwadowski wybierał się do Rzymu i wiem, że w pierwszych dniach lipca spotkał się z Ojcem Świętym. Ojciec Święty wyraził, tak jak opowiadał biskup, zgodę bez żadnego wahania. A co było ciekawe, o czym dowiedziałem się już bezpośrednio od księdza kardynała Glempa, że był u Ojca Świętego Jana Pawła II w połowie lipca i kiedy dowiedział się, że ten obraz ma być wymieniony w tej polskiej kaplicy, prosił o obraz mozaikowy dla archidiecezji warszawskiej. Wtedy Ojciec Święty powiedział, spóźniliście się, bo już go przeznaczyłem do Łodzi. Obraz przywiózł nam ksiądz Ryszard Karpiński, który pracował wówczas w Rzymie. Jeszcze nie był wtedy biskupem. Już w sierpniu i 31 sierpnia było, kiedy wracała pielgrzymka łódzka z Częstochowy, to kończące pielgrzymkę nabożeństwo, wtedy obraz został wniesiony do kościoła Matki Bożej Zwycięskiej i postawiony na takich stalugach w prezbiterium. Ksiądz Dziwosz zabrał się wtedy do przygotowania kaplicy, tam pod wieżą kościelną i dopiero w 1987 roku w listopadzie tę kaplicę poświęcił ksiądz kardynał Glemp i odtąd zaczęło się już takie nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej, jak mówiliśmy od tego czasu, w watykańskim kościele Matki Boskiej Zwycięskiej.